Zaprawdę smutną byłaby nasza rola na polu budowniczej sztuki, gdyby Pan Bóg innymi świątyniami oprócz świeżo odbudowanego Kościoła Świętej Trójcy na naszej ziemi pochwalić się nam był nie pozwolił. Tak w nieco uszczypliwym tonie pisał w roku 1865 znany krakowski rzeźbiarz, właściciel zakładu kamieniarskiego Edward Stechlik. Czytając jego uwagi i zarzuty względem odbudowy świątyni po pożarze w 1850 roku, odnosimy wrażenie, że wszystko, co wówczas wykonano w kamieniu podczas odbudowy, nosi znamiona klęski. Jest przykładem braku fachowości, dostatecznej wiedzy i biegłości technicznej. Ciekawy jest jednak fakt, może cud, że po około 150 latach od odbudowy naszej świątyni, dotąd nie zawalił się ani jeden filar, a wraz z nim przypora, arkada czy sklepienie. Ale czym bezpośrednio dla nas mogą być elementy konstrukcyjne świątyni, nad których funkcją tak rzadko się zastanawiamy? Czy poza znaczeniem architektonicznym, konstrukcyjnym mają jakikolwiek związek z naszym życiem duchowym? Kolumny w chrześcijaństwie zyskały teologiczne znaczenie jako symbole ludzi będących filarami Kościoła. Tutaj na ziemi, w zgromadzeniu wiernych, to my jesteśmy mocniejszymi lub słabszymi filarami podtrzymującymi Kościół. W niebie takimi filarami, takim wzmocnieniem dla nas są natomiast święci. Również w przypadku przypór, które w naszym Kościele odciążają filary Kościoła, można się pokusić o interpretację teologiczną. Myślę, że przypory to inaczej symbole ludzi, którzy wspierają dzieło duchowe Kościoła, czyli na przykład zakony kontemplacyjne, ale również ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób modlitewny albo finansowy wspierają dzieła charytatywne prowadzone przez Kościół.